Witaj w strefie 52. Miejscu, w którym usłyszysz o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych wydarzeniach. Żyjemy w naprawdę niesamowitych czasach. Dostęp do zasobów, informacji czy ekspertów wszelkiej maści pozwala na wyjaśnienie wielu wydarzeń, które przez lata pozostawały tajemnicze i niewyjaśnione. I o ile z jednej strony mogłoby się wydawać, że logiczne wyjaśnienie tego, co do tej pory było uważane za paranormalne czy pozaziemskie, sprawi, że wszystko stanie się bardziej przyziemne i pospolite, to czasem rozwiązanie zagadek z przeszłości może przynieść ze sobą jeszcze więcej tajemnic, wątpliwości i niepewności. I taka właśnie będzie ta historia. Odpowiedzi, jakie znalazły się po ponad 300 latach, mogą sprawić, że zakwestionujemy swoją wiarę lub niewiarę w to, co nierzeczywiste, pozaziemskie i paranormalne. Ta historia sama w sobie wydaje się być dosyć powszechna, jak na czasy, w których się dzieje, i wydawać by się mogło, że słyszeliśmy już podobnych dziesiątki. Opętanie, bo to o nim będzie dzisiaj mowa, jest tak wyeksploatowanym w popkulturze tematem, że można by było pomyśleć, że już nic nowego na ten temat się nie dowiemy. A jednak. Dzisiaj przenosimy się do Włoch, XVII wieku. Na Sycylii, w miasteczku Palma di Monte Chiaro, 29 maja 1645 roku na świat przychodzi Izabela Tomasi. Izabela rodzi się w bardzo bogatej książęcej rodzinie. Jest drugim dzieckiem Giulio i Rosalii Tomasi. Później będzie mieć łącznie piątkę rodzeństwa. Jej rodzina jest niezwykle religijna i w takim duchu od samego początku jest wychowywana Izabela. Już jako kilkulatka poświęca większość swojego wolnego czasu na modlitwę, często pokutuje i praktykuje post. Jako dziewczynka Izabela była dosyć wątłego zdrowia. Nie ciągnęło ją do zabaw z rodzeństwem, nie miała w sobie tej takiej typowej dziecięcej energii. Poświęcała się w całości praktykom religijnym. Spowiadała się dwa razy w tygodniu. No i swoją drogą zastanawiam się, jak mogła grzeszyć mała pobożna dziewczynka, że aż musiała spowiadać się tak często. Bardzo często rozmawiała ze swoim przewodnikiem duchowym, odmawiała codziennie różaniec. Kiedy miała 10 lat, co najmniej pół godziny dziennie zajmował jej rachunek sumienia, po którym skrupulatnie notowała wszystkie swoje grzechy. Sama na siebie nakładała pokutę. W jej zapiskach można znaleźć informacje, że w ramach umartwiania się na przykład trzymała w ustach niedojrzałą skórkę pomarańczy. Nie wiem, na ile jest to nieprzyjemne uczucie, bo nigdy nie próbowałam, ale zakładam, że nie było to dla Izabeli jakoś szczególnie przyjemne, skoro robiła to, żeby samą siebie ukarać za grzechy, które, jak sądziła, popełniała. Jej rodzice oprócz wartości religijnych kładli nacisk także na wykształcenie. Izabela uczyła się szczególnie gramatyki i muzyki. I szczególnie muzyka wydawała się jej, jak sama pisze, drogą do doskonałości. Bardzo dużo czyta, głównie żywoty świętych i męczenników wczesnego chrześcijaństwa. I te lektury przekonują ją, że czuje się powołana do świętości, ale nawet nie takiej zwykłej, a heroicznej, gdzie mogłaby cierpieć dla wiary albo nawet oddać swoje życie. Uważa, że to jest taki największy wyraz miłości do Boga. Dziewczyna coraz bardziej zagłębia się w świat duchowy, nie ufa osobom, które wybierają życie świeckie i dążenie do dóbr materialnych. Myśl o ewentualnym, możliwym małżeństwie w przyszłości napawa ją obrzydzeniem. Izabela była bardzo zaangażowana w poszukiwanie informacji czy szczątków świętych, którzy mogli pochodzić z jej wyspy, albo zostali na niej pochowani. W ogóle cała rodzina Tomasi jest bardzo związana z lokalnym kościołem i to głównie dzięki ich staraniom udaje się zidentyfikować szczątki, jakie przypadkowo lądują na przystani w Palmie w 1653 roku.
kości znajdujące się w pudełku, które przypłynęło na statku z Hiszpanii, zostają uznane za relikwie zakonnika Augustianów, Alipio de Luca San Giuseppe. Zakonnik ten został zamęczony w 1645 roku w Tunisie za przyznanie się do swojej wiary. Dla 8-letniej wtedy Izabeli jest to bardzo ważne doświadczenie. Fakt, że może doświadczyć kontaktu z relikwiami męczennika, których do tej pory znała tylko z książek i opowieści, był dla niej niezwykle wzmacniający jej wiarę i to, co wydawało jej się być rozkwitającym powołaniem. W 1659 roku, kiedy ma zaledwie 14 lat, Izabela wstępuje do klasztoru benedyktynek. Po roku nowicjatu Izabela składa śluby zakonne i przyjmuje imię Maria Crocifissa della Concessione, dlatego dalej będę ją nazywała już siostrą Marią. Jako zakonnica jest wzorem cnót. Bardzo zdyscyplinowana, niesamowicie posłuszna, pracowita, sumienna, wykonująca wszystkie swoje obowiązki bez najmniejszego nawet grymasu. Zakon dawał szansę na wykształcenie, więc młoda siostra Maria, która ma niezwykły wręcz talent do języków, studiuje łacinę, grekę i języki arabskie. Można byłoby uznać siostrę Marię za wzorową zakonnicę, ucieleśnienie wszelkich cnót, wzór do naśladowania dla młodszych koleżanek. Jednak kiedy kobieta kończy 23 lata, coś zaczyna się zmieniać. Z dnia na dzień siostra Maria przestaje prowadzić pobożne i posłuszne życie, jakie praktykowała do tej pory. Zaczynają się 3 miesiące, podczas których zakonnica wydaje się być totalnie innym człowiekiem. Co takiego działo się z siostrą Marią przez te dziwaczne 90 dni? Czy to nadal była w ogóle siostra Maria? Pozostałe siostry opisują jej stan jako poziom dziecka. Siostra Maria zachowuje się całkowicie niezrozumiale dla otoczenia. Jest przez cały czas jakby oszołomiona. Nie jest w stanie mówić, a jedynie jąka się. Jakby chciała powiedzieć coś, co nie jest w stanie przejść jej przez usta. Nie rozpoznaje znajomych twarzy. Często wpada w amok i panikuje na widok ludzi, z którymi spędzała ostatnie lata. Nie jest w stanie jeść. Czasem spędza całe godziny bez ruchu, wpatrując się w jeden punkt. Tylko po to, żeby nagle, bez żadnego uprzedzenia, wybuchnąć upiornym śmiechem. Lekarze, którzy zostają wezwani do siostry Marii, nie stwierdzają żadnej znanej im choroby. Nic jej nie boli, nie ma też gorączki. Dają jej lekkie lekarstwa uspokajające, ale nie przynoszą one żadnej poprawy. Zakonnica w ogóle na nie nie reaguje. Do walki o zdrowie młodej kobiety włącza się jej spowiednik. Przypisuje on niepokojące objawy jakiejś sile nadprzyrodzonej, czemuś, co nie pochodzi z naszego świata. Prosi pozostałe siostry, aby spisywały wszystkie dziwne zachowania siostry Marii. Dochodzi on do wniosku, że kobieta jest niezwykle związana z Bogiem i ataki, jakich doznaje, to próba szatana zawładnięcia jej duszą. Informacja o możliwym opętaniu roznosi się po środowisku kościelnym. Arcybiskup obawia się, że wierni będą posądzać zakon o świętokradztwo i herezję i nakazuje on siostrze Marii opisywać swoje wizje, objawienia i proroctwa. Z opisów wykonanych przez kobietę wyłania się obraz jej nieustannej walki z diabłem. Pisze ona o tym, jak szatan próbuje wyrwać jej duszę i zawładnąć jej ciałem, jak próbuje odciągnąć ją od wiary w Boga. Jej zapiski to długie strony, które są powielane wielokrotnie przez pozostałe siostry i wysyłane do duchownych z różnych klasztorów, żeby tylko znaleźć pomoc. Siostra Maria stara się walczyć z siłą, która ją obezwładnia. Jest wychudzona i słaba, a mimo to wydaje się, że nie chce się poddać siłom zła. Mówi, że to jest jej krzyż i że będzie go znosić tak długo, jak będzie musiała. Pości i pokutuje w intencji uzdrowienia. Pewnego dnia,
po całej nocy, którą spędziła na modlitwach w kaplicy, wpada w trans, po którym na jej piersi zostaje blizna w kształcie krzyża. Ten znak nie jest efektem działania człowieka. Po prostu na piersi kobiety nagle pojawia się znamie, które wygląda, jakby dawno temu ktoś wypalił jej znak krzyża, który już zdążył się zabliźnić. Nikt nie potrafi wyjaśnić jego pochodzenia. Siostra Maria od dziecka uważała, że muzyka i śpiew są najlepszą drogą do zjednoczenia się z Bogiem. Dlatego od samego początku swojej zakonnej drogi była członkinią chóru. Próby odbywały się każdego dnia i nie było takiej, którą Maria by przegapiła. Starała się w nich uczestniczyć mimo swojego gorszego stanu i bardzo pilnowała, żeby zawsze być obecna na śpiewach. Ale 11 sierpnia siostra Maria nie pojawia się na porannej próbie. Oczywiście to bardzo zaniepokoiło pozostałe zakonnice, bo Maria nie zgłaszała, że zamierza opuścić próbę, czy że wyjątkowo źle się czuje i że tego dnia postanawia pozostać w swojej celi. Jej nieobecność bardzo niepokoi pozostałe siostry i dwie z nich postanawiają sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy może siostra Maria nie potrzebuje jakiejś pomocy. W pierwszej kolejności udają się do jej celi. Już dochodząc do drzwi zaczynają odczuwać niepokój i taki wewnętrzny strach. Kiedy podchodzą bliżej, słyszą nieludzkie wrzaski, sapanie i jakby walenie czymś ciężkim o podłogę. Przerażone otwierają drzwi i to, co ukazuje się ich oczom, będzie je prześladować do końca życia. Siostra Maria leży bez ruchu na podłodze. Jest ledwo żywa, prawie nie ma z nią kontaktu. Cała lewa strona jej twarzy jest pokryta czarnym tuszem. Dookoła niej walają się kartki, zapisane długimi zdaniami. Jednak żadne słowo nie jest możliwe do przeczytania. Litery nie przypominają żadnego znanego ludziom alfabetu. Dziwne symbole, które ciągną się całymi liniami. Wygląda to tak, jakby ktoś napisał list, ale jest on niemożliwy do odczytania. Natychmiast zostaje wezwana siostra przełożona, która próbuje ustalić, co właściwie się stało. Udaje się jej złapać kontakt z siostrą Marią i dowiaduje się, że dzień wcześniej kobieta była u spowiedzi. Kiedy wróciła wieczorem do swojej celi, zaczęła słyszeć głos szatana, który mówił do niej mnóstwo obrzydliwych słów, jakich nie była w stanie powtórzyć. Siostra Maria starała się bronić przed tym diabelskim atakiem i próbowała się modlić, ale czuła się coraz bardziej otoczona. Opisuje, że widziała, jak ogromna liczba demonów zaczyna ją otaczać i na rozkaz samego Lucyfera próbują zawładnąć jej duszą. Nie mając siły dłużej się opierać, siostra Maria poczuła, że jakaś siła przejmuje jej ciało. Coś kazało jej sięgnąć po pióro i kartki. I zła siła zaczęła przelewać na papier słowa, które okazały się być niemożliwe do przeczytania. Maria opisuje, że czuła się jak w transie, że totalnie nie miała żadnej kontroli nad swoim ciałem. Czuła się, jakby je opuściła i patrzyła na siebie z boku. A jej ręką cały czas zapisywane były niekończące się ciągi znaków. Lucyfer dyktował słowa, które były bluźniercze i obrazoburcze, a ona je zapisywała. Ale kiedy otrząsnęła się z transu, nie była w stanie rozszyfrować żadnego ze słów. Nie pamięta też, co mogłoby być zapisane na kartkach. Po tym incydencie siostra Maria wydaje się być cudownie uzdrowiona. Nigdy więcej nie niepokoją jej żadne nieczyste siły, w pełni wraca do wcześniejszej formy. Znów staje się pokorną i bogobojną zakonnicą. Wraca do codziennych modlitw, pracy i pokuty. Tak jakby nic specjalnego się nie wydarzyło, jakby siły zła nigdy jej nie opętały. Przez resztę życia jest posłuszna Bogu. Jej wyjątkowy ascetyzm i oddanie się są wszystkim powszechnie znane. Siostra Maria umiera 16 października 1699 roku w wieku 54 lat. Jej zwłoki zostają zabalsamowane. Siostry przy obecności biskupa usuwają z ciała mózg,
Nie mam bladego pojęcia po co. A potem przygotowują różne przedmioty, z jakimi miała kontakt, żeby rozdać wiernym. Zaczynają też spisywać doniesienia o cudach, jakie miały się dokonać za wstawiennictwem siostry Marii. Praktycznie od razu po jej śmierci zostaje rozpoczęty proces beatyfikacyjny, a w 1787 roku Izabela Tomasi, czyli siostra Maria Crocifissa della Concezione, zostaje uznana przez papieża Piusa VI za błogosławioną. A co stało się z tajemniczymi zapiskami siostry Marii? Z wielu zapisanych kartek do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna. 14 wersów zapisanych nieznanymi wcześniej symbolami. Na dodatek część z nich jest zamazana i nieczytelna. Przez lata wielbiciele szyfrów i zagadek próbowali odczytać zapisane słowa, ale nikomu się to nie udało. Wydawało się już, że może to być po prostu zbiór przypadkowych bazgrołów, które nic nie znaczą i nie są listem dyktowanym przez Lucyfera, a efektem ataku schizofrenii. Jednak przez dziesiątki lat zawsze ktoś pamiętał o zagadkowym liście i próbował coś z niego wyczytać. Przełom w sprawie przyszedł dopiero 4 lata temu, w 2017 roku. Wtedy to grupa badaczy z Centrum Naukowego Ludum, mieszczącego się na Sycylii, ogłosiła światu, że udało im się złamać tajemniczy szyfr. Wykorzystali do tego wojskowy program do łamania kodów, który znaleźli w darknecie. Za pomocą tajnego oprogramowania udało im się rozszyfrować 70% tekstu i jak sami twierdzą, jego przekaz był po prostu bardzo mroczny i pesymistyczny. Znaki, które składały się na tajemniczy szyfr, okazały się być połączeniem alfabetów antycznej Greki, starożytnej łaciny i arabskiego, a także run. Wszystkie te języki były znane siostrze Marii, bo uczyła się ich w trakcie swojego pobytu w klasztorze. A co zawierał w sobie ten przetłumaczony tekst? Zdania, które udało się odczytać, brzmią następująco. To ludzie są odpowiedzialni za stworzenie Boga. Bogu wydaje się, że może uwolnić śmiertelników. Ten system nie działa dla nikogo. Bóg nie istnieje. Trójca Święta to fałsz. Jestem tylko ja. Trójca Święta jest zbędnym balastem. Daniel Abate, dyrektor Centrum Naukowego, jest w zasadzie pewien, że siostra Maria musiała cierpieć na schizofrenię. Biorąc pod uwagę fakt, że dobrze znała wszystkie języki, które zostały wykorzystane do stworzenia tego szyfru, mogłaby wymyślić te symbole i zapisać coś, co wydawało się jej być głosem samego szatana. Nie da się ukryć, że Maria od dziecka była poddawana ogromnej presji. Była wychowywana w surowym katolickim środowisku i przekonana od dzieciństwa o konieczności nieustannego pokutowania za swoje grzechy. Jej decyzja o wstąpieniu do zakonu w młodym wieku też była w pewien sposób efektem nacisku rodziców, którzy takie przeznaczenie wybrali dla większości swoich dzieci. Oprócz niej zakonnicami zostały także jej dwie siostry, a jej młodszy brat Giuseppe Tomasi był kardynałem, a jego pobożność sprawiła, że w tej chwili jest ogłoszonym świętym. Także bez wątpienia Maria musiała odczuwać na sobie pewien ciężar oczekiwań i czuć, że jej życie jest zaplanowane już w najdrobniejszych szczegółach, a ona sama nie ma na nie żadnego wpływu. Nie bez znaczenia pewnie jest też fakt, że w zakonie była raczej osamotniona i nigdy nie nawiązała z nikim bliższych relacji. Być może więc jej opętanie to był po prostu atak choroby, jakaś próba uwolnienia emocji, które przez całe życie w sobie dusiła. Jednak czy osoba, która jest przez chorobę całkowicie odcięta od rzeczywistości i nie myśli do końca logicznie, byłaby w stanie w ciągu jednej nocy stworzyć szyfr, którego nie zdołałby złamać nikt przez ponad 340 lat? A jeżeli jej zapiski były tylko bezsensownymi bazgrołami, to w jaki sposób udałoby się wyczytać z nich te kilka zdań, które brzmią całkiem składnie i logicznie? Czy możliwy byłby
Aż tak duży zbieg okoliczności? I co z blizną na piersi siostry Marii? W jaki sposób nagle pojawiła się na jej ciele rana, która wyglądała na dawno wygojoną, skoro wcześniej jej po prostu tam nie było? Czy możliwe jest, że siostra Maria rzeczywiście napisała list, który został jej podyktowany przez samego szatana? Nikt już nie zbada siostry Marii i nie dowiemy się z niezachwianą pewnością, czy była chora, czy rzeczywiście przemawiał przez nią Lucyfer. Pozostaje nam tylko czekać na kolejny list ze światów, który być może wyjaśni nam coś więcej. Ja mam na imię Kasia, a to była Strefa 52. Miejsce, gdzie nie każde pytanie znajduje swoją odpowiedź. Bardzo się cieszę, że wysłuchałaś tego odcinka i serdecznie zapraszam na mój Instagram i Facebook, gdzie znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarkę Strefa 52 Podcast. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego kolejnego odcinka i podoba Ci się to, co robię, to nie zapomnij kliknąć przycisku obserwuj, dzwoneczka i dać łapki w górę. Liczę, że spotkamy się już niedługo, aby odkryć kolejną niezwykłą historię. Do usłyszenia.